Justyna Szczepaniak jest artystką, która jest związana z naszą galerią od 5 lat, czyli od samego początku jej powstania. I w tym roku będzie miała pierwszą indywidualną wystawę w Galerii Versus, wystawę pod tytułem Na Okrągło. Krystyna jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ukończyła malarstwo i ilustrację książkową i tym też zajmuje się na bieżąco. Wystawa będzie miała tytuł, który powstał spontanicznie. Zastanawiałyśmy się z Krychą, jak nazwać tą wystawę, żeby było krótko, niepompatycznie, a adekwatnie do jej twórczości. I padła propozycja Na Okrągło. Ma to takie dwa znaczenia. Po pierwsze, jeżeli ktoś się zawodowo zajmuje rysunkiem, malarstwem, to maluje i rysuje na okrągło, czyli większą część swojego czasu spędza tworząc. Drugim takim jakby punktem odnoszącym się do tego tytułu są niektóre formy, które zobaczymy na tej wystawie. Dużo jest właśnie owali, form linearnych, które zamykają się i zapętlają w koła, ronda, i to właśnie spowodowało, że jest taki, a nie inny tytuł wystawy. I też więcej jest w tych pracach linii miękkich, organicznych, aniżeli takich twardych, kanciastych form. Te takie ostrzejsze ryty możemy zobaczyć w kilku pracach, które też zostaną pokazane. To będzie taki cykl maski, z kolei, który wiąże się z tym tytułem Na Okrągło poprzez linearyzm, który tam jest obecny, natomiast ma on więcej takich pociągnięć ostrych. Troszkę wygląda to jak taki ostry linoryt podbity kolorem. Artystka Krystyna Szczepaniak oraz ja jako organizatorka wystawy i bardzo dobra znajoma Krystyny zapraszamy na otwarcie wystawy 15 grudnia o godzinie 18. Zapraszamy na wernisaż wystawy Na Okrągło. Będziemy mogli się spotkać z artystką Krystyną Szczepaniak, z jej sztuką. I jeszcze jako ciekawostkę dodam, że Krystyna zgodziła się dla nas zaprojektować coś, co rzadko się w sumie zdarza, a mianowicie bardzo fajny wzór na szklany magnes. Taka ciekawostka, ponieważ jej sztuka stylistycznie zamknięta jest w szkle i można sobie taki mały kawałeczek Krystyny, jej sztuki mieć w domu w jakimś fajnym miejscu. Także inauguracja tych magnesików zaprojektowanych przez Krystynę będzie też 15 grudnia i razem z artystką w jej imieniu zapraszam do odwiedzenia naszej galerii na wernisażu i w trakcie trwania wystawy. Wystawa trwa do końca grudnia.